Całkiem nawiutki spektakl teatralny zaprezentowała w sobotę 11 grudnia grupa teatralna Kamila Bzukały. Artyści działają w Atelier Kultury. Bilety na sztukę wyprzedano co do jednego. Widać, publikę zafrapował nieco przewrotny tytuł Między niebem a niebem. Nie od rzeczy więc zapytać scenarzystę i reżysera spektaklu Kamila Bzukałę, o czym sztuka jest i co z niej wynika. Na pewno nie powiem, o czym to dokładnie jest, bo to jest niespodzianka. Dlatego dla osób chętnych dowiedzieć się, o czym to jest, zapraszam oczywiście do nas. Dzieje się to, ta sytuacja, ta akcja dzieje się w dzielnicy, gdzie mieszkają bezdomni. Głównymi bohaterami są bezdomni. I mogę powiedzieć tylko tyle, że zobaczymy ich albo będziemy ich podglądać, gdzie rzeczywistość się spotyka z magią. W obiegowej opinii praca nad rolą to takie szast prast. Aktor coś sobie wymyśli i mamy rolę. Tymczasem sprawy mają się zgoła inaczej. Praca nad rolą, nad wcieleniem się w kogoś, w szczególności jeszcze kim się nie jest, bo taka jest jakby chyba cała idea aktorstwa, odgrywamy postacie czy sytuacje, w których na co dzień się jakby nie znajdujemy, bo nie mamy takiej potrzeby, bo nie są zgodne z tym charakterem, więc jest to ciężkie, ciężkie. Jeszcze jak też zależy od podejścia osoby, która tworzy, jakie ma wymagania, jak swoją koncepcję widzi. Zaciekawiło nas też to, czy ta zabawa w teatr to poważne przedsięwzięcie, czy może idzie też o sławę. Są różne sposoby na zdobycie sławy i nie robiłbym tego tylko dla sławy, jeśli by mi się nie podobało, bo to jest po prostu męczące. Robiłem inne rzeczy, które dla sławy powiedzmy i to wykańcza, jeśli to się robi tylko dlatego. W kwestii sławy. W przedwojennym szlagierze śpiewano sława to raj, przez całe życie wiosna i maj. Dzięki Bogu nie jesteśmy sławni, więc na sprawie się nie znamy i opinii nie mamy. Ale matka Polka musiała przygarnąć tego szczeniaka. I od tamtej pory zrobiło się tu bardzo miło i towarzysko. No, bezdomne przedszkole.